przełożyłem określenia rywalami, a nie przeciwnikami, gdyż w drifcie nie ma tak naprawdę przeciwników. To jest bardzo taki przyjacielski sport. Bardzo często w wyniku kwalifikacji w parach trafiają na siebie zawodnicy z jednego teamu. I dziś tak na przykład będziemy mieli Marcina Skierczyńskiego i Grzegorza Chętkiego w jednej z par, z którym przejdzie tylko jeden. Taka bratobójcza walka trochę. Ale tak naprawdę to oni traktują to jako przyjacielskie współzawodnictwo. To nie ma nic wspólnego z walką sensu stricte. To jest coś niesamowitego. Oni wszyscy się znają i się wszyscy lubią. Jest wielka driftingowa brać, która zawsze stara trzymać się razem i czerpać ogromną przyjemność z tego, co robią. A przede wszystkim dostarczać przyjemność wam. Myślę, że będzie was więcej niż kwalifikacje. Zebrałem wczoraj już dość sporo ludzi, natomiast dziś dopiero o 14 zaczniemy przejazdy w parach. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Mam nadzieję również, że odtańczyliście jakiś traniec słońca wczoraj, po to, żeby dzisiaj nie zmoknąć, po to, żeby tor był suchy, żeby pojawiały się co chwilę kłęby dymu, tak jak właśnie za Tomkiem Kozłowskim tam w oddali. I podziwiamy Drift Taxi, a o godzinie 14 przejazdy w parach. Jeszcze przed przejazdami w parach będziemy mieli pokaz ciężarówką, prawdziwym ciągnikiem siodłowym. Oczywiście nie jest to zwykły ciągnik siodłowy, jest to auto dość mocno zmodyfikowane po to, aby mogło robić taki show na torze. Myślę, że to również warto zobaczyć. Niesamowite kłęby dymu za Krzyśkiem Terejem.